Cześć, witam Was podczas kolejnego show mecha archiwalnego, który będzie przeze mnie komentowany. Ja jestem Jura i to jest właśnie Total Warhammer 2. I dzisiaj toczymy sobie Land Battle. Ja gram oczywiście leśnymi elfami. Kwestia tego, że bardzo ostatnio polubiłem tą frakcję i to, jak bardzo jest flex, jak bardzo różne jednostki posiada i do jakim zadaniom służą. Gram naprzeciwko swojemu oponentowi, który gra Imperium. Przyjrzyjmy się może najpierw mojej kompozycji. Więc ja gram... to jest mój Mobelcore, czyli Hawkriders. Ostatnio bardzo ich polubiłem. Miałem ponad 1000 złota, powiedzmy, wolnego w tworzeniu tej kompozycji, więc no, postanowiłem ich to przeznaczyć na nich i z uwagi na ich armor piercing w melee attack i ich mobilności, czyli łatwiejszemu ściganiu lordów, czarodziei, też z pomocą Glade Captain na Orle i Sisters of Twilight na Orle i z itemem, który daje możliwość snajpienia dodatkowego lordów. Na frontline mamy, powiedzmy, dość ubogo, dwie jednostki walczące w zwarciu, ale też jako Vanguard czające się tutaj driady, czyli mamy pięciokrotne driady i... aha, dobra, castera mam tutaj, więc driady mam tylko w lesie, więc pięciokrotne. Mamy też Double Glade Guard, czyli podwójnych łuczników basicowych, bez ognistych ani magicznych strzał. Jako melee fighterów mam tutaj Eternal Guard, mamy Wardens of Citral, czyli rorowych Wildwood Rangers z atakami przeciwko dużym istotom i przebijającym pancerz. I mamy kolejny ROR oddział Trikiny, czyli Firebark Elders, czyli płonące, powiedzmy, drzewne bractwo, które ma dodatkowo odporność na ogień 70%. I o czym wcześniej nie wiedziałem, wokół siebie pasywnie przyznaje sojuszniczym oddziałom odporność na ogień 20%, co jest super cool. I tak, no więc to jest mój frontline, będę się osłaniał na flankach swoimi triadami, które są świetnymi melee fighterami przeciwko piechocie Imperium. One będą przyjmować uderzenie, leczone będą przez moją Brainwrave, mająca następujące spele, czyli Emerging the Wood, Earthblood i ostatnim jest... Shield of Thorns, co może być szczególnie obiecujące, kiedy po prostu gromadzę tutaj tak wąskie siły na swoim frontline'ie i mam zamiar driady włączyć dopiero do walki, kiedy oni zaczną albo mocno obrywać, albo kiedy po prostu te siły będą bliżej boksa przeciwnika. To ma mój przeciwnik. Jako głównego lorda mamy Borisa Thornbringera, mamy Amber Wizarda, mającego oczywiście Flug of Dom i przywołanie nie wiwerny, tylko Manticory. Mamy Demigryph with Halberds, co jest szczególnie interesujące, bo kiedy gram przeciwko Imperium, to zawsze widzę tych rycerzów Demigryfa. No, ja mam mieszane odczucia co do tego. Nie sądzę, by ten oddział był szczególnie użyteczny. Znaczy się, on co nieco potrafi, ale może nie tyle, żeby płacić za niego tyle, ile on kosztuje, czyli tam 1700 or something. Więc mamy kastera ukrytego w lesie, mamy też crossbowmenów. Rozgrywając ten mecz myślałem, że to są łowczy, nie? Dlatego się ich trochę cykałem. Ale chyba nie było mojego przeciwnika na to stać. Mamy też Empire Kapitana, stojącego na froncie trochę chyba bait. Mamy też trochę swordsmenów, handgunners. I tak, właśnie, Silver Bullets, trochę włóczników, potrójne moździerze. No i w zasadzie tyle. No, jeżeli chodzi o frontline, jest dość wątły w stosunku do mojego. I nie ma tutaj masy, która mogłaby zatrzymać moje monstrusy, takie jak właśnie Firebark Elders, właśnie to sobie w nich cenię. Bardzo w ogóle lubię ten ROR oddział, jest bardzo niedoceniany. I w sumie ta pasywka sprawia, że no, pozwalało mi myśleć to, że przeciwnik będzie mieć Fire Wizarda, Bright Wizarda, który ma magię ognia, żeby przyznać częściową odporność na ogniste obrażenia moim sojusznikom.
Dobra, lecimy z tym, więc no od razu przemieszczam swoje mobile-core'owe oddziały, zaczynają pierwszy skirmish, strzelają po Empire Kapitanie. W ogóle to jest śmieszne, bo z początku rozgrywając tą grę myślałem, że to jest Arch Lector, ale no, otrzymał dość spore obrażenia, co mnie w ogóle cieszy. Ci postanowili się tutaj zbliżyć, stworzyć box już teraz. I mamy teraz próbę flankowania. Zauważony został Amber Wizard i mógłby w przyszłości nabruzić. To jest super mobile core, snajpiący lordów magicznych. Dobra, więc Glade Guardzi zaczynają swój pierwszy ostrzał. Na razie dostają Spearmeni po dziobie. Nie mają oni tarcz, więc powinni szybko ulec, ale z nimi idzie też Firebark i Eternal Guard ze strażnikami Cytralu. Dobra, więc no, pierwszy wstępny ostrzał dał bardzo dobry przeciwko moim Glade Guardom. Więc nieźle strzelili Forest Stalker. Nie mają strzelenia podczas ruchu, to jest interesujące właśnie. Mamy przyłanie Manticory. Hawkrider jest moi postanowienia, się cofać. Dobra, więc Glade Guard strzelają po tych handgunnersach. W sumie nic lepszego nie mogą w tej chwili zrobić. Na razie wykorzystują swój zasięg. Wykorzystujemy też destruction przeciwnika, żeby go odflankować, żeby nie wiedział co zrobić. I teraz pierwsze ruchy zaczynają właśnie moje driady, próbujące przedrzeć się przez frontline. Natomiast no, mortary trochę ciężko robią, bardzo dużo przeciwko moim strzelcom. Zaraz się zacznie. Ta Manticora już ucieka. Nie zajmuję sobie nią zbyt długo czasu, ponieważ priorytetem jest zdjęcie tego lorda, dość wczesne. Tym bardziej, że postawiłem aż tyle golda na nich, żeby tego dokonać. A więc driady okrążają przeciwnika. Tutaj są jeszcze siły otaczające, więc Boris Todbringer, tym bardziej, że Boris Todbringer płoszy moich łuczników. Ma chyba też jakiś terror, strach, całą masę efektów psychologicznych. Dobra, trwa pierwsza farza na frontline przeciwnika. W sumie mogłem wykorzystać tą dziurę, żeby po prostu przedostać się do strzelców, więc no my bad. Ale postanowiłem zalać po prostu masą drzew, leśnych drzew swojego przeciwnika. Postanowiłem też gonić tych. Dobra. I mamy też szarże Wardensów w Cytralu. Towarzyszą ich Firebark Elders. Mortary jeszcze strzelają i dobra. Jest mag przeciwnika, już jest Shatter, co pozwala w zasadzie, co sprawia, że mamy już trochę pola w tej bitwie. Mortary są niszczone z daleka, ostrzeliwuje Sister of Twilight. Tutaj mamy trochę masy na fire section przeciwnika. No więc starzyłem demigryfy przeciwnika na moich Hawkriderów. Myślałem, że uda mi się szybko ich wydostać, ale no, wzbijają się po części w powietrze, zostają przestraszeni przed rycerzem demigryfa. Więc no, wiem, że Hawkriderami trzeba grać cierpliwie. Ja nieraz zobaczyłem, ile oni potrafią. Mają bardzo wysublimowane mikro. I naprawdę sterowanie nimi naprawdę potrafi dużo dać. I to może nawet sprawić, że na końcu Hawkridersi będą mieć zielone HP i zrobią bardzo dużo. Dobra, więc przełamani zostają pierwsi przeciwnicy. Hawkriders jeszcze straszą strzelców przeciwnika. Teraz wykorzystam Glade Captain, ponieważ z dystansu on niewiele robi stosunkowo, nie przeciwko temu rodzaju przeciwników, zaraz będę mi ścigać, zarazem z Sisters of Twilight, które są bardzo mobilne. Mamy też rzucone właśnie Shield of Thorns na moje jednostki mele, by to wytrzymały. Mamy też Firebark Elder, przebijając się raz za razem przez frontline przeciwnika, dobijających się do maszyn. Do artylerii przeciwnika. Mamy kolejny Earthblood rzucany, ale tutaj ma problem z Borisem, właśnie mojej Brainshrave, ale jest to o tyle fajny caster, że nie jest on tak łatwy do złamania, tak łatwy do zabicia, wysnajpienia, ponieważ on ma trochę, on ma 60 pancerza, tylko każde driady. HP, no takie jak zwykle. No, tego castera nie da się tak łatwo zabić. Jak każdego innego. Dobra, my mamy kolejne Waking the Woods. Squishy jednostki zostają
zalane. Więc dobra, zaszarżowałem moje driady. Zyskałem mały bonus do leadershipa, bo tutaj jest jeszcze jeden demigryf. Ale zyskują trochę tych leadershipów, ponieważ biją się przeciwko słabym jednostkom, przeciwko którym wygrywają. Mam kolejny Shield of Thorns masowy w tym blabie, co będzie bardzo owocne. Dobra, więc mam Blade Kapitana tutaj maltretujących Silver Bullety. I tutaj Firepower, który niebawem ucieknie przed moimi sisterkami zmierzchu. Mieszam cudownie ten angielski i polski. Nie ma co. Więc Empire Kapitan ucieka, ostrzeliwany przez niedobitki Glade Guardów. I w zasadzie uciekają też Demigryf, więc udało się wysnajpić co należy, otoczyć tym, co powinno wygrać z frontline'em przeciwnika. Przerwać ostrzał z artylerii przeciwnika. I oczywiście frontline wspierany nadal przez Firebark Elders. Nadal mają pełne HP. Uwielbiam ich. Super wspierają to natarcie. Swoją masą, swoimi magicznymi atakami wymieszanymi z ognistymi. I swoją pasywną osłoną przed ogniem wbudowaną. Dobra, więc kolejne niedobitki sił przeciwnika zostają przepłoszone. Orders of Citral mają trochę wrogów położonych na swoim koncie. I mamy znowu szarżujących demigryfów. I tutaj się wracają. I mamy znowu tutaj Glade Kapitan ścigający znowu Silver Bullety. Więc tutaj powiedzmy ta sekcja Mobile Core ma trochę wolnego, może wesprzeć główne natarcie. Rzucony masowy Earthblood objął wszystkie jednostki, dzięki czemu poprawia leadership, ich świeżość i ich zdrowie głównie, tak? Więc notuje tu dużo. Pełne HP u Firebark Elders, ci przepłoszeni. Borders of Citral zabili prawie 200 jednostek. Nice. Boris Dotbringer zaraz zostanie złamany. I jest to GGWP dla mnie. Dość szybka giereczka. Dawno nie wrzucałem gierek na swój kanał, to jest dobra okazja. W sumie bardzo dawno, bardzo długo nie włączałem Warhammera dwójki albo w ogóle gier. Miałem po prostu inne sprawy na głowie. Natomiast no, jeżeli wam się podobało, to dawajcie znać, co o tym myślicie i to tyle. Dobra, przyjrzyjmy się statystykom kończącym. Sisters of Twilight 2300, czyli spłaciły się, bardzo mi się to podoba. 1200 nie spłaciły się totalnie, ale stwarzały presję dla przeciwnika. I no, ci Glade Kapitan zrobił dobrze po prostu. Mamy też masywną, prawie 800 value na Branch Wraith. Oni są trochę drożsi, ale fakt, że leczyła moje jednostki, osłaniała je w bardziej nietypowy sposób, no to sprawia to overall, że się spłaciła ten Branch Wraith. Mamy Firebark Elders, niecałe 900 value, jednak przy tym właśnie ponownie ile mięsa, ile to HP dało mojemu frontline'owi, no to ponownie wsparło to moją kompozycję overall. Ci nie spłacili się, zostali ostrzelani przez mortary w pierwszych fazach gry. Mamy 600 value na Eternal Guardach i mamy 1300 value na Warders of Citral. Nieoczekiwanie spłacili się. Są, no, przyjemnie. Ale w bardzo konkretnych matchupach są bardzo sytuacyjni. Bardzo lubię ich też przeciwko Lizardmenom. Mamy też pięciokrotne driady, czyli mamy 430, 900 ponad, 500 ponad, 500, czyli no, kolejny oddział, który się spłacił, 123, który trochę dostał. Ten Hawk Riders nie spłacili się totalnie, mieli okazję ku temu, jednak nie chciało mi się chyba tak bardzo nimi mikrować, a była okazja po prostu ku temu, żeby wjechać w przeciwnika strzelców, w jego backline i to tyle. Dobra, mamy Borisa Todbringera, 1300 value, 0 value na Amber Wizard, może licząc jeszcze jego Manticore, pewnie coś tam, jakieś obrażenia przeciwko Glade Kapitanowi wygenerowała. Empire Captain, niewiele, włócznicy jak to mięso, i dodatku byli bez tarcz, więc musieli zostać szybko rozstrzelani bądź zniszczeni przez Wardens of Citral. Znowu piechociarze, tutaj Synowie Sigmara niezłomni, spłacili się, oni chyba kosztują 600. Kusznicy nie,
nie sperformowali tego za dobrze. Silver Bullets 500, nieco ponad. Muszkieterzy nieco ponad 300. Demigryf na jest nie spłacili się. Jak mówiłem, jest to drogi oddział, też wydaje się być sytuacyjny na konkretne matchupy, a przeciwnicy, kiedy grają Imperium, to po prostu spamują nim jak chorzy. Moździerze 440, prawie 400 i no zabiło to konkretne modele moich strzelców. Jednakże no to jest droższe, więc no nie było tak odczuwalne to value za value, tak? Więc to by było na tyle statystyk. Ponownie mam nadzieję, że wam się podobało, że oczekujecie więcej tego typu archiwalnych gier komentowanych przeze mnie. W końcu to będzie jakiś filmik na mój kanał znowu. Tyle z mojej strony, trzymajcie się i do następnego.